Proszę Państwa, ja tu byłem rok temu chyba. Tak, dziękuję. Nie, i w związku z tym, tu Pan mnie zaczepił przed wejściem, który tu pracuje w amfiteatrze, mówi, co ja porabiam ostatnio. Więc ja ostatnio porabiam, że się wstydzę. Siedzę przed telewizorem i się wstydzę. Niedawno, chyba 2 tygodnie temu, pierwszy taki wstyd ostatni, który mnie dotknął, pokazywali demonstrację lekarzy, nie wiem, czyście Państwo widzieli, i ci lekarze nad sobą nieśli transparent, nie chcemy brać łapówek. Naprawdę, tak było. Jak ja się zawstydziłem, to myślę, a ja? Czemu ja tam nie idę? I wyobraziłem sobie oczami duszy, jak za nimi idą kierowcy i mają transparent. Nie chcemy przejeżdżać staruszek na przejściach dla pieszych. Dalej idą złodzieje, nie chcemy kraść. Ale potem pomyślałem, że cała Europa będzie patrzeć i będzie mówić, że Polacy nic nie chcą. Nie, na końcu idzie jeden samotny człowieczek i ma wielki transparent. Nie chcę, ale muszę. To mi właśnie przyszło do głowy, właśnie tak się... Nie, naprawdę ja się wstydzę ostatnio. Być może jestem za bardzo wstydliwy. Ja mam nawet coś takiego, że za innych się wstydzę. Nawet za tego Rosjanina się potrafię zawstydzić. Wiecie Państwo, którego? Tego, co ma takie wysokie czoło i w środku czoła takie dwie czerwone, poziome kreseczki. Mówią, że to oczy. To gdzie? Przecież nikt nie ma takich oczu. To jest poziom gorzały w organizmie. Jak jemu się tędy wylewa, to on już nie wysiada z tego samolotu. To jak go widziałem w telewizji, jak on był u Billa Clintona, nawalony jak ruski plecak, i te sekretarki tak, to ja się za niego wstydziłem. Ja się wstydziłem. To jak się muszą wstydzić ci, co nie piją? Nie, ale z tym wstydem różnie bywa, to się różnych rzeczy, różni ludzie wstydzą. Ja pamiętam, w dzieciństwie mało się nie utopiłem, bo się wstydziłem przyznać kolegom, że nie umiem pływać. No tak, oni mnie wzięli nad basen, umiesz pływać? Umiem, to skacz. No tak do wody? A myślę, może w powietrzu się nauczę? Skoczyłem, oni mnie wyciągają, mówię, człowieku, przecież ty pływać nie umiesz. To ja się wtedy mało nie utopiłem, bo się wstydziłem przyznać, że nie umiem pływać. A wczoraj mi żona powiedziała, że ja się teraz powinienem wstydzić, że się wtedy nie utopiłem. Także różnie to z tym wstydem. No. Na przykład na Zachodzie mniej się wstydzą. Oni się chwalą, to umiem, tamto umiem, a my nie. My jesteśmy tak skromni, że wstydzimy się o sobie mówić dobrze. My jesteśmy jeszcze bardziej skromni, o innych się wstydzimy mówić dobrze. A naprawdę nie mamy się co wstydzić w stosunku do Zachodu, bo te ich patenty potrafimy tak przerobić, że oni się nie mogą nadziwić. Ostatnia taka moda zapanowała, bary sałatkowe otwierają. No w Warszawie otworzyli taki bar, ponieważ ja jestem z Krakowa, więc z prowincji. Kolega mnie wziął, mówi, słuchaj, mamy taki bar zupełnie jak w Stanach, wejdź, idź pół kroku za mną, żeby wstydu nie było. Ja ci dokładnie pokażę, co masz robić. No wchodzimy tam i on pokazuje, to jest serwetka, tego się nie je. To z tymi zębami to jest widelec. To bez zębów, o przepraszam pana. Właściciel przechodził. Patent w tym barze polega na tym, że tam się płaci określoną kwotę przy wejściu i można zjeść tych sałatek, ile się zmieści. Do tej malutkiej miseczki. Co oni tam dają? Ja patrzę, wszyscy doskonale sobie dają radę. Ładuje się tej sałatki tak równo z brzegami, a wśród tych sałatek są również pokrojone w plasterki ogórki. I tymi plasterkami ciach, 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 robi się taki płot, fru, drugie tyle. Na Zachodzie nikt na to nie wpadł. No przecież jakby marchewkę pokroili, to takie by było, no. Ja nawet pytałem tego człowieka, co mnie oprowadzał, mówię, to nie wstyd tak? A co wstyd? Wstyd to kraść, a ty za to płacisz. Także tam się wstydu nie najadłem. Wstydu się najadłem we Francji, muszę się przyznać. Byłem we Francji. Ja po francusku znam tylko jedno słowo. Napoleon. I to też tylko trzygwiazdkowy. No ale poszliśmy na basen. I tam na basenie była taka rura, w tej rurze płynęła woda, siadało się na plastikową matę i ciup, 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 do basenu tam. Ci Francuzi tam ciup, ciup,
Jestem się, jak Francuzi tak zjeżdżają, to dopiero jak ja zjadę potomek bitwy pod Grunwaldem. No więc wykupiłem bilet, siadłem na tematę, zapaliło się zielone światełko, odpycham się, nie jadę. Oni się nie odpychali, jechali. Ja się odpycham, nie jadę. Jestem się, Jezu, ale wstyd na całą Europę. Przecież oni się na pewno kapnęli, że ja jestem z Polski. No bo miałem biało-czerwone plecy. Poprzedniego dnia byłem na plaży. A oni do mnie jeszcze skubańcy po francusku pokrzykują, tak jakbym wiedział co. Ja bym sobie cię szlak trafił, ty. Będzie mi tu ubliżał, no. I ja nagle myślę, zaraz. A może ta mata jest śliska tylko z jednej strony? Może ją trzeba przewrócić? Bo oni tak pokazywali. Może by zrobić. Przewróciłem tę matę na drugą stronę i tylem ją widział. Także musiałem zjechać na sobie. Kąpielówki mi się stopiły. Wpadłem do basenu, woda wyparowała. No, nie będę ukrywał, trochę wstydu się najadłem tam. Ale wróciłem do Polski, przeszło mi. Znajomość języków obcych jest mocno przereklamowana. Opowiadali mi taką anegdotę, jak wszedł facet na pocztę i mówi do tej panienki: Sprechen Sie Deutsch? A. Parlez-vous français? A. Do you speak English? A. Gavarie paroskie? A. No to machnął ręką i wyszedł. I koleżanka mówi do tej panienki: Hela, czemu ty się języków nie uczysz? Byś się nauczyła jakiegoś języka, to byś sobie z tym panem porozmawiała. Tak? A on cztery znał, pogadał se? Także naprawdę mocno przereklamowana jest znajomość języków obcych. Ale teraz są takie czasy podobno, moja ciotka tak twierdzi, że ludzie w ogóle wstydu nie znają. I ja bym się z nią zgodził. Nie wiem, czy państwo wiecie, w Strasburgu zakopali do ziemi taką puszkę, na której napisali, żeby nie otwierać przed rokiem 3700 tam którymś. I w tej puszce zgromadzono rzeczy, które mają świadczyć potomnym o naszych czasach. Czy państwo wiecie, co te strasburskie świntuchy włożyły do tej puszki? Wiecie czy nie? Oni tam włożyli, no to takie. No, prezent, ładny mi prezent. Nie włożyli, no. I ona ma świadczyć o naszych czasach, tak? Nie ma, tak? Gdyby ona świadczyła o naszych czasach, nie miałby kto odkopać tej puszki, o. Nie, ale... Ciotka była oburzona. Ja mówię, ciociu, no ale gdybym ja taką puszkę zakopywał, to co by mi ciocia dała, żeby tam włożyć? Ona wyjęła jakąś taką karteczkę, mówi, masz zakop to. Ja mówię, co to jest? Odcinek mojej emerytury. Zakop to, ja nie chcę tego widzieć. Może jak oni to odkopią, da się z tego wyżyć. Bo teraz się nie da. Ja mówię, ciociu, ale z emerytury to się nigdy nie dało wyżyć. Ani za Gierka, ani za Gomułki, ani za Bieruta. No czy tu jest na sali, tutaj w amfiteatrze, ktoś, kto brał emeryturę za Bieruta? No nie da się wyżyć, no. No nie da się, no. A mnie chodzi o coś takiego, co ciocia, co świadczy dokładnie o naszych czasach. Coś, czego ciocia kiedyś nie miała, a teraz ciocia ma. Jest coś takiego? Jest. Co? Korega taps. To by się ciocia nie wstydziła zakopywać korega taps, a ona mi na to mówi, wstyd to kraść. I ja pomyślałem, że może to powiedzonko warto by było spopularyzować w naszych czasach. I taki pomysł mi przyszedł do głowy. Na papierosach już i tak jest napisane tam, palenie może być przyczyną wielu groźnych chorób. I podpisał się pod tym minister zdrowia i opieki społecznej. Może by wydrukować z drugiej strony tego pudełka, kradzież może być przyczyną wstydu. Który minister by się pod tym podpisał?